Mateusz Kaniowski, kanał Kanu Typuje i czas na obstawienie gali UFC, gdzie mamy bardzo, ale to bardzo fajny kurs i trochę tu wygląda, jakby był to mały błąd bookmachera. Już wam o tym wszystkim opowiadam, ponieważ istnieje pewna legenda, nazywa się Andrzej Arlowski. Jest to zawodnik, który walczy MMA bardzo, bardzo długo. Pierwszy europejski mistrz UFC. Tak jak widzicie, walk na jego koncie mamy niesamowicie dużo, bo łącznie to jest aż 57. No i walczy on nieprawdopodobnie długo. Jego historia polega na tym, że Andrzej Arlowski był naprawdę wielką, wielką gwiazdą. Walczył z samym Fedorem i kiedy Fedor był w tym swoim naprawdę niesamowitym czasie, w tym swoim prime, był bardzo bliski pokonania Fedora. Tam dosłownie w ostatniej chwili został przez niego mocno znokautowany. W jego całej karierze widzimy naprawdę ogromne nazwiska, same największe w historii. To jest właśnie ta walka, o której mówię, z Fedorem, gdzie naprawdę Andrzejowi szło bardzo dobrze, seria porażek i kiedy wydawało się, że ta kariera, a jeszcze raz zobaczmy, zaczął ją w 1999 roku, kiedy już się wydawało, że ta kariera będzie zbliżała do końca, przejście do UFC ponowne, no i wygrana, pokonanie Travisa Browna, Franka Mira, ale potem jedna wielka seria porażek zakończona przegraną z Marcinem Tyburą. Tutaj się wiele mówiło o tym, że gdy ktokolwiek trafi Andrzeja Arłowskiego, to on od razu pada, a Marcin Tybura wygrał z nim parterem, chociaż jedna runda była dla Andrzeja. Natomiast tutaj bardzo mocno uderzony przez Nganu, porażka z Barnettem, przez poddanie, z Overeemem, Miocciem, ale widzicie, kiedy są wielkie nazwiska. I od tamtej pory te walki wyglądają różnie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Pokonanie to jest taki zawodnik, który puszcza na ten wyższy level zawodników, którzy są na tej granicy. Pokonanie Albiniego, Stefana Struwa. Kto by pomyślał, że jednak odbije się po takiej serii porażek, przegrany z mocnym Tuivasą, czy Shamilem, czy z mocnym Sakajem, ale tylko splitem. Pokonanie Rotwella, Linsa, Bowsera. No i jak widzicie, jeżeli przegrywa, to naprawdę z mocnymi. A jeżeli ktoś nie jest na tym etapie, żeby być takim top 10 UFC, to raczej Andrzej Arłowski go pokonuje. Ostatnio przegrany przez uduszenie. Natomiast to, co widzimy i to, co obserwujemy w jego walkach, to, że Andrzej Arłowski w wieku 44 lat walczy bardzo ostrożnie. On wie o tym, że ma szklaną szczękę, nie daje się trafiać i kiedy już przeciwnik się zmęczy, po prostu go punktuje. W ten sposób pokonał Colliera, Wanderę, Felipe, Shermana, Bozera, Linsa, Rotwella i chociażby ugrał właśnie rundę z Marcinem Tyburą, bo w stójce jest on bardzo groźny. Mimo tego, że da się go podłączyć w łatwy sposób, to jednak Andrzej naprawdę świetnie wykorzystuje swoje umiejętności. Jeżeli przegrywa, to przegrywa przed czasem, jeżeli wygrywa, to wygrywa tylko i wyłącznie decyzjami, bo nie może on ryzykować, żeby rywal go nie skończył. Tak jak widzicie, 34 zwycięstwa, 14 to decyzje i praktycznie wszystkie ostatnie wygrane to decyzje. Natomiast Dante Mays jest to zawodnik, który jest bardzo wysoki, 1,98 m, ale Arłowski ma 1,93 m, więc dużej różnicy nie ma, ale rozpoczął swoją karierę w 2016 roku, czyli w momencie, kiedy Andrzej Arłowski już był 17 lat w MMA. Piękna sprawa. Natomiast kursy na to, że wygra Mays, to 1,80, na to, że wygra Arłowski, to 2,00. Gdyby Mays miał niewiadomą jaką petardę w ręku, uznałbym, że może to wygrać. Tak jak widzicie, 5 wygranych z 9 przez KO, TKO, natomiast oglądając jego walki, do końca tej petardy nie ma. Pograszka z Sakajem, 3-0 w rundach w plecy, bardzo słaba dyspozycja, jedyne co to próbował obalać, dociskać do siatki, clinch, ale stójkowo słabo, wygrana z Parisianem, bo raz na jakiś czas umie grzbonąć mocno Mays, ale to nie jest taki zawodnik, który przełamie nagle jednym uderzeniem całą walkę. Porażka z Cyrilem Ganem, z Rodrigo Nascimento, wcześniej wygrana z Prasselem, znanym z KSW, Otim, Sipe, Usmanem. Cóż, w dużym skrócie jest to mocny zawodnik, który walczy o to, żeby przejść teraz przez ten etap i bycie jak najwyżej w UFC, ale chociażby ta porażka z Sakajem, no są to walki, które pokazują, że jednak jest pewna bariera. I kiedy poogląda się walki jednego i drugiego, można dojść do wniosku, że Andrzej Arłowski po prostu sobie Maysa wypunktuje. Nie ma tam wielkiego paliku, baku z paliwem, paliku z bawem, paliwa z bakiem, oczywiście, baku z paliwem, o to chodziło. Oprócz tego, Mays nie ma takich zapasów, żeby obalić i skontrolować Andrzeja Arłowskiego. Oczywiście, w pierwszej rundzie może mu się udawać, potem będzie coraz ciężej. Arłowski, stary, szczwany lis, może wygrać. Jeżeli wygra Mays, to po prostu wygra
ubijając w jakiś sposób Andrzeja Arłowskiego, tak jak mówię, jest on naruszony, ale za dużo bardziej prawdopodobny uważam scenariusz, że wygra Andrzej Arłowski, a jak wygrywa Andrzej Arłowski, tylko właśnie decyzjami, szczególnie, że Mejz jest bardzo twardy, nie jest łatwo go skończyć, nie jest łatwo, oczywiście tutaj widzimy dwa poddania, ale ogólnie nie jest łatwo go poddać, bądź jakkolwiek skończyć, Arłowski wygrywa tylko decyzjami, a kurs na to, że wygra Andrzej Arłowski, to aż 2,60, warto zaryzykować. Oprócz tego, jeżeli spojrzymy na opinię ekspertów, widzicie 2065 osób, które się znają na MMA, na Tapology, obstawiło, że wygra Arłowski, z czego 83% z nich, że wygra decyzją. Więc wszystko nam się naprawdę bardzo ładnie składa. Te kursy są zaskakujące, bo kogokolwiek z ekspertów by mnie oglądał, wszyscy twierdzą, że wygra tę walkę Arłowski. No i moi drodzy, nie ma co czekać, obstawiamy na Andrzeja Arłowskiego, Białorusin, kurs 2,60. Jeżeli ktoś chce, to widzicie, tutaj na BetQ też praktycznie wszyscy grają na Arłowskiego, kurs 2,0 jest super. A kurs 2,60 to już w ogóle. Obstawiamy sobie to za 200 zł. Do wygrania mamy 457,60 zł. A z kodem gramy 200, nie ryzykujecie, bo jeżeli chcecie założyć konto i wciskacie to w kod promocyjny podczas rejestracji, to nic się nie dzieje. Jeżeli przegracie, pieniążki do Was wrócą, żebyście mogli zagrać na coś innego, chociażby na KSW, na UFC, czy na jakąkolwiek federację free fightową, na baseball box, na co tylko chcecie. 2,60 to jest naprawdę bardzo dobry kurs, bo Arłowski wydaje się, że umiejętnościowo powinien wygrać. Jeżeli tylko Mejz go nie zgasi jednym uderzeniem, to Arłowski powinien uciłać zwycięstwo. Kod gramy 200, obstaw i do wygrania 457,60 zł. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej!